Powitajmy go serdecznie i słuchamy. I mam nadzieję, że wszyscy wysłuchają to uważnie, bo on będzie miał bardzo ważne informacje o tym, jak się zachować w urzędach, żeby być skutecznym, wykorzystując dowody suwerena, a także wiedzę, że pozwoli zniszczenia im to zaproponuje nas poważnie, a nie za prawem prawda robi nas kontra i za was to sprawiedliwość. Witam wszystkich ludzi i kandydatów na ludzi w telewizji. Koniec z osobami, aktorami. Nigdy nie byłem aktorem, nie jestem i mam zamiar, że mam nadzieję, że nie będę. Wszystko to, co umiem, umiem naprawdę. Nie udaję. Jak wszyscy wiemy, to co mówili moi przedmówcy, wspaniałe wykłady, rewelacyjne wykłady. Że tak powiem, ludzie, którzy nie mają jakichś takich większych informacji na te tematy odnośnie tego Zielonego Ładu, czy sytuacji finansowej w naszym kraju. Często jest tak, że nie rozumieją, o co tutaj w tym naprawdę w naszym kraju się dzieje. Jeden wielki kocioł, cuda jak nie się tu wyprawiają, nic nie jest logiczne. Jest bardzo ogólnie z logiką, z racjonalnym myśleniem. Mawiałem na takie dymy małe, takie głupoty. Po prostu rozkupujecie to przewodzi, tak? Wszystkie te rzeczy, które uczyliśmy się przez tyle lat, okazuje się, że można powiedzieć do śmietnika, tak? Oni nam każdy to wszystko do śmietnika może. Ale ja prosiłbym uruchomić logikę. Metodykę i logikę. I to, co Jurek tutaj właśnie wspomniał. Nauczyć się myśleć. Naucz się, jak się uczyć. Naucz się myśleć. Sprawdzać, analizować. W tej chwili powstaje bardzo dużo różnych grup, już wcześniej powstawało, które jedne grupy rzeczywiście edukowały ludzi, pokazywały fajne rzeczy. W tym momencie system co zrobił? Uruchomił swoje grupy, które wprowadzały dezinformacje. I zaczynają robić ludziom wybory z mózgu, że ludzie już później wstawią w sumie, że nie wiedzą, kiedy się prawo, prawo, w tą stronę. Ale ja mam już proste. Nie w lewo, nie w prawo, idziemy prosto przed siebie. Nie wchodzimy do urzędu bocznymi drzwiami, oknami, wchodzimy głównym frontowym wejściem. To nie my jesteśmy ich pracownikami, tylko oni naszymi pracownikami. Jak wszyscy wiemy, nie mamy zawartego traktatu pokojowego z Niemcami. Mnóstwo rzeczy, nawet dosyć mnóstwo ludzi, nawet wykształconych, nie wiem. Tutaj jest napisane wprost. Polska nie ma zawartego traktatu pokojowego z Niemcami ani z Rosją. W ogóle nie zakończona jest druga wojna światowa. Ona nadal trwa. Tylko na innym poziomie. Ona była zawarta po to, aby tak jak już mówiłem, spadł narodowy zrobić korporację z Rosją. Więc odnośnie ciągłości prawnej, konstytucyjnej, polecam tą książkę. Tyle tam nieraz ją ma do sprzedania, więc jeżeli już zamówienia były, to można było dedykować, ale to jest naprawdę bardzo wartościowa książka. Jest tutaj napisane wprost. Przekazanie władzy odbywa się na zasadzie testamentu, czyli prawo spadkowe dziedziczenia. Jeżeli prezydent urzędujący żyje, a nie zrzekł się swojej prezydentury, to nikt go nie może odwołać w czasie wojny. On może nominować kandydatów. Po co? Może nawet iluś tam. Po co? Ma możliwość ich sprawdzić, czy dobrze się sprawują, czy nie skręcają gdzieś za bardzo na boki, nie kolaborują gdzieś tam z innymi wrogimi siłami. Czy jest przykupny, czy nie, czy jest prawy, czy przestrzega konstytucji, czyli umowy pomiędzy narodem a państwem, a przedstawicielami, tak, państwa. Co to jest państwo? W takim prostym moim rozumieniu jest to grupa ludzi, naród, łączący tam powiedzmy jakąś tam, no załóżmy nawet weźmy pod uwagę religię, jakieś kultury, sztukę i tak dalej, jakieś tradycje i tak dalej. I teraz przyjmijmy, że ta sala to jest terytorium Rzeczpospolitej. Ona ma określoną wartość, tak? Czy
i teren Rzeczpospolitej ma określoną wartość. Przykładowo 400 miliardów. Tak jest sobie rzućmy kwotę. Przykładowo na tym terenie zdeklarowanych Polaków jest 40 milionów. Czyli każdemu Polakowi podlega, przypada wartość 10 tysięcy złotych na każdego Polaka, tak jako kapitał początkowy, który przekazujemy z tego terytorium Rzeczpospolitej każdemu Polakowi należy się jakaś tam część naszego terytorium, tak? To jest nasza własność. Nasi dziadowie, pradziadowie o nią walczyli i tak dalej, dbali o nią w jakiś tam sposób i tak dalej. Więc jeżeli przykładowo bierzemy to, że jest to 10 tysięcy złotych, każdy z nas, jak się rodzi, dostaje taki kapitał początkowy. Jeżeli jest to firma, proszę bardzo, dostaje ten kapitał początkowy za 10 tysięcy złotych. To jest przykładowo, ja nie mówię ile, tylko to jest przykład, żeby zrozumieć mechanizm. Ten 10 tysięcy złotych jest przekazany ministrowi finansów, który ma tym kapitałem zarządzać, tak, żebyśmy mieli z tego korzyść. A nie wiecznie do tego dokładamy. Niektórzy tam rzucają, bo darmowo się chce. Tak jak tutaj Krzysio Tytko, mój serdeczny przyjaciel, który walczy jak ile może. Przepraszam na chwilę. Zrobił tę akcję uwłaszczenia. To jest dokładnie właśnie to, żeby dywidendę z wydobycia zasobów każdy Polak mógł otrzymać. My możemy ją przekazać ministrowi finansów w dalsze zarządzanie, bo na przykład nie chcemy, nie potrzebujemy czy coś, ale nam ona się należy. I my powinniśmy dostać raport, ile jest na koncie. Jeżeli dziecko się rodzi, to przykładowo co, przedszkole, czy tam edukacja, czy leczenie, jest, może być pokrywane właśnie z tych funduszy, tak? To on jest właściciel, współwłaścicielem tego państwa. To dziecko jest współwłaścicielem, nie jest popychadłem, nie jest wyposażeniem tej firmy, tak? Tylko współwłaścicielem. Wmówili nam, że my, Polacy, jesteśmy popychadłami. Jesteśmy jakimiś wyrobnikami, jeńcami wojennymi, łupem wojennym, albo nie wiadomo co. Nazywają nas obywatelami. Ale słowo obywatel powstało w Grecji. Jeńcy to byli jeńcy wojenni, niewolnicy. Tylko to tak samo jakby panią Lekki obyczają nazwać inaczej, nie? To po prostu zmienili nazwę. A znaczy to słowo to samo, prawa ma takie samo. Tak nie wolno. Jeden z wojenny nie ma żadnych praw. I my jesteśmy ich pozbawieni, co wszyscy ludzie, którzy w całej tej covidozie i tak dalej walczyli z tym systemem, chcieli egzekwowania swoich praw. Wszyscy widzieliśmy, co się działo. W sądach, prokuratorach, policja, urzędach i tak dalej, i tak dalej. To po prostu ludzkie pojęcie przechodzi. Pokazało nam już naprawdę wszystkim niedowiarkom, którzy nie wierzyli te wszystkie teorie spiskowe, które głosiliśmy od lat, pokazało już czarno na białe, już chyba bardziej się nie da pokazać ludziom. Jedna wielka patologia. Mamy odnośnie tych maseczek i tak dalej, mamy przecież książki BHP. Można zobaczyć, jakie tam są zabezpieczenia. Nie ma tam, że jest jakiś szmatka zabezpiecza przed jakimiś wirusami, jakieś pierdołami. To są takie głupoty, że to uwłaczało ludzkie inteligencje. To tak samo jak Jurek przed chwilą mówił o tym zielonym ładzie, tym bezładzie całym. Każdy rolnik utylizuje ten tlenek węgla, siejąc zboża, sadząc drzewa, krzaki, warzywa, to wszystko, co żywa. Dzięki temu to wszystko rośnie, dzięki temu my też żyjemy. Ale już takie durnoty potrafią to ludziom wciskać, że to się naprawdę ludzkie pojęcie przychodzi. I ta dywidenda, o której Krzysiu mówi, to jest właśnie mniej więcej z tym związane. Jak to zrobić, żeby nas z tego okraść? Ano, opowszechowali nam dokumenty, zmienili nasze statusy ogólne. Kłamią, terroryzują, szantażują, wymuszają, zastraszają. Tak naprawdę te instytucje podlegają po połowę albo
2 trzecie kodeksu karnego. I naprawdę pokochajcie kodeks karny. Pokochajcie, to jest nasz przyjaciel. Ale siła, żeby go egzekwować, musi nas być siła. Oni nie mają żadnych szans, żadnych. Na każdym etapie łamią prawo. Przez całe lata dostajemy do wypełnienia różnego rodzaju deklaracje, wnioski, jakieś tam zaświadczenia, oświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej jest napisane jakiś wniosek, jakieś rubryki i nasz podpis. Jakieś tam akty prawne, coś tam pokazane i nasz podpis. I tu proszę najpierw tu podpisać, ale no, dam pani ten dokument, ale musi tu pani podpisać. Ale jak ja się podpiszę, to znaczy, że zapoznałem się z prawami, z wszystkimi przyjąłem. A przecież ja ich nic nie chcę, żeby przeczytać. Ale oni już mi każą to podpisać. Ale ten każdy wniosek, zaświadczenie, oświadczenie jest to umowa. Pomiędzy kim a kim. Drugiej strony z reguły nie ma. Nie ma tak, że zabieramy umowę albo składamy do urzędu, gminy, czy tam miasta, czy jakiegoś innego. Nie ma. Najczęściej jest tylko jakiś wniosek i jakieś deklaracje. Jakiś ten, nawet klasyką to jest właśnie klasyk, tym, czym palimy w piecach. To jest klasyk, to jest świetny przykład. I co słyszymy? Jak nie złożycie, to 3000 kary. No jak to? Jak to 3000 kary? Czyli mamy, co robimy wtedy? Tak jak mówię już kolega. Udajemy Greka, że się nie znamy. Pani, a gdzie to jest napisane, że ta kara, bo muszę żonie pokazać? Bo ona nie wierzy w takie głupoty, nie? Jeżeli to jest na dokumencie, super. Jeżeli nie, to żeby nam pani pokazała, gdzie to jest, tak? Jeżeli coś takiego mamy, to wtedy stajemy wyprostowani. Jak na suwerena przystało? Kontakt zdrowy. Jak na suwerena przystało? My nigdzie się nie chowamy. I mówimy tak. Wie pani co? Dla mnie to wygląda na klasyczny szantaż, próbę wymuszenia, wyłudzenia, zastraszania, wręcz terror albo terroryzm, tak? Od roku do 12 lat więzienia, który pan wybiera. To co, dzwonimy po policję? Nie znajomość prawa nie zwalnia pani z odpowiedzialności. I pani i ja wiemy, że umowa musi być podpisana z pełną świadomością, dobrowolą. Inna pod przymusem jest nieważna. Koniec, kropka. I to nie ma znaczenia, czy to jest prawo drugie RP, czy to jest prawo trzecie RP, czwarte, dziesiąte, osiemdziesiąte i piąte. Jest to prawo ogólnie na świecie przyjęte. Jest to łącznie z prawem naturalnym, tak? Musimy, jeżeli coś podpisujemy, musimy wiedzieć, co podpisujemy, bo ponieważ ponosimy konsekwencje później tego, tak? Uczulam. Jeżeli dostaniemy, mamy podpisać jakąkolwiek umowę, oświadczenie, cokolwiek, zawsze pytać, z kim? Dlaczego tutaj nie ma? No bo jeżeli jest to jedna strona, to nie jest to umowa. Pytanie, kto to później akceptuje? Kto to później akceptuje, tak? No bo my nie wiemy, kto wziął ten dokument i przyłożył, że akceptuje, tak? My tego nie wiemy. Bo część to jest tak, że trzeba się nie nawet nie brać kopy. W zaoświadczeniu, czym palicie, zawieracie umowę z 23 prywatnymi firmami na to, że mogą przyjść do Was i wlepić Wam mandat. Jeżeli coś będziecie palić nie takimi rzeczami, co trzeba. Ale o tego już ludziom nie powiedzą. Jak mówiłem, prosiłem, że nie wypełniajcie. Ale ludzie bali się, że kara jest taka. Więc dlatego zaczęliśmy wymyślać, co to zrobić, żeby dać ludziom linię do obrony. Poza tym inna metoda może być taka, skoro mam podpisać z pełną świadomością, to tak, z kim zawieram umowę, dlaczego? Dlatego, że to, co tutaj jeden z przedmówców pierwszy powiedział, odnośnie naszych finansów, że Narodowy Bank Polski ma tylko prawo do emisji pieniądza, do znaków pieniężnych, tak? A nie do emisji pieniądza. To w tym momencie o co chodzi? Chodzi, jest to ściśle powiązane z artykułem 90 Konstytucji Kwaśniewskiego, że Rzeczpospolita Polska niektóre ze swych spraw może zdecydować na organizację międzynarodową. A 91 punkt 3 mówi, że prawa tych organizacji są ponad naszymi ustawami. Więc teraz tak, jeżeli składamy taki wniosek,
Nie wiemy, jakie to są firmy. Musimy dopytać, co to są za firmy, z kim zawieramy umowę, co to są za firmy, polskie czy zagraniczne. Jeżeli polskie, to obowiązuje polskie prawo, polskie definicje. I co najważniejsze, wasza interpretacja tych przepisów, czyli ich. Bo wy będziecie jako Polacy, my jako Polacy będziemy czytać dane zdanie w ten sposób, interpretujemy to, a oni interpretują całkiem na odwrót. I tutaj właśnie nawet z Jurkiem, właśnie pisarkiem rozmawialiśmy wielokrotnie na te tematy. I tak właśnie jest, bo jeżeli to samo zdanie po polsku będzie znaczyło coś innego, po angielsku coś innego, a po łacinie coś innego. Ale my przegrywamy w sądzie i nie wiemy dlaczego. To właśnie dlatego, że znaczy to są zupełnie inne słowniki, inne definicje. Dowód trzeci RP jest to dokument tożsamości osoby i potwierdza obywatelstwo polskie. Osoba, no ja znam co najmniej chyba z kilkanaście określeń osoby, tak? Nie wiem, do której się to dotyczy, bo każda z nich ma inne prawa i obowiązki. Nie wiem, do której się dotyczy. Zapytałem wójta, ale on nie wie. Potwierdza obywatelstwo polskie. Skoro Republik Poland OFF, czy tam OFF Poland to firma, to kto nam da obywatelstwo? Żabka? Biedronka? Kasperana? Kto nam da? Jeżeli w urzędzie gminy, w miastach nie ma ani jednego urzędnika państwowego, czy mianowanego urzędnika państwowego albo samorządowego, to kto nam to da? Obywatelstwo. Według tej książki obywatelstwo to poddaństwo. Jest to trwały związek prawny państwa, znaczy człowieka z państwem, tak? Ręce prawne. Czy ktoś z was podpisywał umowę na obywatelstwo? Ja też nie. Nie ma określonej definicji. Stałej definicji obywatela Rzeczpospolitej ze względu na brak traktatu pokojowego. Bo skoro nie, mamy odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że traktatu pokojowego z Niemcami z Rosją nie mamy, więc jaki jest status prawny, administracyjny obywatela Rzeczpospolitej? Czy jest to jeniec wojenny, łup wojenny, wyposażenie? Co to jest? Popychadło? Dojna krowa? Co to jest? Gdzie rozmawiam z prawnikami, czy rozmawiam z administracją, to tak jakbym sobie chyba szybciej się ze ścianą dowiadał. Szybciej mi ta ściana odpowiedź niż oni. Nie wiedzą, gdzie ucieka. Próbuję opowiadać jakieś dyndy małe, pierdoły, bo jeśli zaczynam czytać opracowania profesorów, doktorów, znawców prawa i tak dalej, to jest taki szeroki wachlarz, że po prostu jeden drugiemu przeczyt. I to się pytam, to przepraszam, który to obowiązuje w końcu? Która to jest prawna definicja? Nie ma prawnej definicji obywatela Rzeczpospolitej. Ja nie znalazłem. Całe te grupy, które powstają i tak dalej, szlaką się, kopią, no bo firma, bo to, bo tamto. Dobrze. Jeżeli Republika Poland jest sprzeczny, nawet ten dowód jest sprzeczny z konstytucją Kwaśniewskiego, z ich własną konstytucją, tak? Bo językiem urzędowym jest język polski. Czy Republika Poland? No nie. Wielkimi literami w historii jest to stanu cywilnego dokonujemy w alfabecie łacińskim rozszerzonym wielkimi literami. Czy to jest zgodnie z gramatyką polską? No też nie. Bo zapis, taki zapis w polskiej gramatyce oznacza zupełnie coś innego. Może być to nazwa firmy, korporacji, stowarzyszenia, partii, ludzi z małych, jakiś pseudonim. A w prawie rzymskim na przykład nie wolno, tak? Więc co to? Według kodeksu cywilnego, artykuł 43, podpunkt 4, firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, czyli nasze imiona i nazwiska są firmami. Fonetycznie ten zapis się zgadza z takim, jak powinno się pisać wielką małą literą, tak? Fonetycznie brzmi tak samo, ale zmiana formy zapisu jest zmianą nazwy. Czyli powstał nowy twór. No pod nowe byśmy nazwisko zmienili, to jest na tej zasadzie, albo status prawny jakiś. Więc jak zadałem wójtowi pytanie oczywiście, kim lub czym jestem według tego dokumentu, co
mi nie odpowiedział. On jedynie mi odpowiedział, że jest to czynność materialno-techniczna organu gminy. Oni tylko przyjmują wnioski i wysyłają do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem wyprodukowania dokumentu. Pytanie, kto jest wydawcą dowodu osobistego? Skoro nie wójt, nie burmistrz, nie prezydent miasta, nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to kto? UFO. Ja uwierzyłem UFO. Nie wierzyłem, ale uwierzyłem. Tak? Także pytanie, kim, jeżeli Republika of Poland, to firma zarejestrowana, to nie ulega żadnej jakiejś tam dyskusji, to już wszyscy wiemy, to kim jesteśmy w tej chwili właśnie? To jest podstawowa sprawa. Kim jesteśmy w tej chwili? Ja nie neguję tego, czy to jest dobre, czy źle, dopóki nie widzę dokumentu, co jest napisane, tak? Bo wtedy chcę zweryfikować tą umowę na to wszystko i zobaczyć, jakie mam z tego korzyści, bo jeżeli nasze imię i nazwisko jest firmą, a cała ta rządowa banda powoduje to, że cały czas nas okradają, działają na naszą szkodę, jest to przestępstwo kryminalne zagrożone do 5 lat. Kto działa na szkodę firmy, podnosi karę do 5 lat więzienia. Pokochajmy kodeks karny. Więc wypisując jakikolwiek dokument, zaświadczenie, cokolwiek, albo jak ktoś nam jakieś próbują nam wcisnąć jakąś umowę czy coś, poprośmy, proszę mi tutaj wypisać rzeczy korzystne dla nich i jakieś zagrożenia. Żeby mi pisał, wtedy będziemy widzieć, czy pani, która nas obsługuje, specjalista, ma pojęcie o tym, co robi. Moja siostra, która pracuje w administracji, przyszedł do jakiś tam przepis prawny, ona przeczytała go i zinterpretowała go w ten i ten sposób, tak? Ale mówi sąsiednik gminy zinterpretował ten sam przepis zupełnie inaczej. To samo mamy z urzędami skarbowymi tak zwanymi, tak? Że gość daje zapytanie do urzędu o interpretację do jednego, do drugiego, do trzeciego i każdy interpretuje go inaczej. To przepraszam, to takie prawo obowiązuje u nas. Dzikiego zachodu. Co komu się tam w głowie obowiązało. Przede wszystkim musimy pytać, jakie prawo, co to za firma, z kim, bo każde, wszystkie te instytucje, wszystkie te urzędy to nie są urzędy. Mój urząd życzył mi decyzję o podatku od nieruchomości, od ziemi, do skrzynki. Otworzyłem, jest decyzja tego i tak dalej, podatku, nie ma żadnej pieczątki, żadnego podpisu, więc skazałem żonę, poprosiłem żonę, żeby napisała w związku, nawiązanie do pisma takiego i takiego, data taka i taka, z powodu braku formalnych nie wyrażam zgody. I zawiązałem do tego. Co oni z tym zrobią, nie wiem. Zobaczymy. Oni roszczą sobie prawo, że jeżeli stajemy się mieszkańcem gminy, z mocy ustawy stajemy się członkami samorządu terytorialnego. Co to jest samorząd terytorialny? Samorząd terytorialny to forma jakby zrzeszenia, stowarzyszenia, tak? A tak naprawdę według rejestru to firma. No dobrze, no to gdzie jest moja deklaracja członkowska? Bo jeżeli czuję, że gmina coś tam nie działa tak, jak ja bym chciał na przykład, to co pierwsze robimy? Jeżeli firmy się nie wywiązują z umowy, to pierwsze co robimy? Czytamy umowę. Tak? To jest pierwsza rzecz, którą robimy. Czytamy umowę. Nie skaczemy sobie z pięściami do gardła, do gęby, albo z pazurami. Tylko bierzemy umowę. Patrzymy, czy on stosuje się do umowy, czy ja stosuję się do umowy, tak? Ale takiej umowy nie mamy. Nie mamy deklaracji członkowskiej do samorządu. Bo powinna być deklaracja członkowska. Że jakaś tam magia, tak? Prosta rzecz. Każdy do klubu piłkarskiego się zapisujemy, to składamy deklarację, tak? I wtedy, jeżeli składamy deklarację, gramy w piłkę, to obowiązują nas przepisy, prawa, wszystkie rzeczy organizacyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej, tak? I to jest dokładnie ta sama sprawa. Jeżeli samorząd terytorialny to firma, to gdzie jest umowa o pracę? Bo jestem w niej pracownikiem, szefem tej firmy, kim jestem w tej firmie, tak? Jakaś umowa o pracę, nie wiem, jakieś udziały, akty własności, współwłasności, cokolwiek, tak? Bo my musimy uporządkować te wszystkie sprawy i egzekwować konsekwencje, posprzątać dość tego całego bałaganu i nie domówić, że komuś się coś wydaje. Dopracować, doprecyzować. To samo mamy z PGNiG-em i z Orlenem, z fuzją, tak?
Krzysiu tylko od lat mówił, że oni sobie całymi latami już przygotowywali całe zaplecze prawne, różne gdzieś tam po dziurach pochowali w różnych miejscach i mówił, już lata temu mówisz, czekają później tylko na jeden główny przepis, wprowadzoną ustawę czy cokolwiek, jesteśmy odpłaceni do kolejnej. Te wszystkie ustawy, które wychodzą w tej chwili odnośnie tam obrony ojczyzny, czy tam tych innych rzeczy, to nie są tak, że ktoś nagle to przyjdzie, nagle pojawił. One w większości już były pochowane w różnych miejscach, w różnych dziurach, a ktoś sobie kupił i to wszystko wyciągnął i kazał ludziom pokazać czarno na białe, żeby to zobaczyli. To nie są nowe rzeczy. To nie są nowe rzeczy. To są wszystko te rzeczy, które już od lat utkali w tych wszystkich całym stosie aktów prawnych. Czyli w 22 roku bodajże 32 tysiące stron aktów prawnych powstało z opisami, to jest 1,5 miliona stron do przeczytania w ciągu roku. Nie ma takiej możliwości, około chyba 8 tysięcy kartek trzeba było, tak, kartek trzeba było przeczytać dziennie, właśnie święta, niedzielę, wszystko. Przez cały rok. Nic z nas nie jest w stanie tego przeczytać, obowiązującego, rzekomo obowiązującego prawa. Przecież to jest jakiś nienormalny. Jest prawnik od rodzinnego, cywilnego, od karnego, od wykroczeń i tak dalej. A my mamy znać to wszystko. Bezprawnie. A my mamy znać wszystko. Bo nieznajomość prawa nie zwalnia nas odpowiedzialności. Ulubiony tekst pan z administracji. Ja mi teraz używam przeciwko nim. Zabawa jest przejęta. Idziemy na wybory. Kandydata znacie? Z reguły nie. Człowiek chce, nieraz chcemy iść na spotkanie z nim, żeby go posłuchać, zadać jakieś pytanie, jedno czy drugie. Z reguły nawet ostatnio to nie było, bo nawet u mnie samorządowe były, pomyślałem sobie, żonę poprosiłem, że jak będę chodziła do szkoły, by gdzieś jakieś informacje były, żeby mi dała znać. No niestety nie było żadnych spotkań z takim. Ja tam mieszkam na 10 lat w tej miejscowości i tych ludzi nie znam po prostu. No dobrze, głosujemy na, wybieramy kogoś, kogo w ogóle nie znamy. Nie wiemy, jakie ma, że tak powiem, etyczne podejście do życia, tak? Do wszystkiego. Jakie ma doświadczenie zawodowe. Co, czasami napiszą, co tam zrobili dla lokalnej społeczności, nie? Czasami nie, czasami tak. Ale tak naprawdę nie wiemy, jak twardy jest, jak na bardzo konsekwentny jest w swoim działaniu, czy szybko odpuszcza, czy jest takie lenopolne, niezdecydowane i tak dalej. To różni są ludzie, tak? Wystarczy zasubskrybować sobie sesję Rady Gminy i pooglądać sobie z ciekawości, jak to wygląda. To jest cyrku. Nie ma tam żadnej merytorycznej rozmowy. Gratuluję. Ja sobie subskrypcję zrobiłem, posłuchałem sobie to po prostu strata czasu. Oni najczęściej wykonują cudze polecenia. Nie swoje, tylko cudze. Tym jest taki to jest samorząd. Ten przedstawiciel decyduje o życiu, zdrowiu i majątku waszym i waszej rodziny. A wy go nawet nie znacie. Nie macie z nim żadnej umowy, pełnomocnictwa, nic kompletnie. Nic. Więc robią co chcą. Nie obowiązuje, że nie mają żadnych zobowiązań w stosunku do wyborców. Żadnych. Więc po co nam taki przedstawiciel? Do czego nam jest potrzebny? Oni tak robią swoje, to co mu każą, a nie to co my chcielibyśmy, żeby zrobił. Tak? Jeszcze te lokalne, jak jest dobre towarzystwo, dobrze fajni mieszkańcy, taka grupa świadoma, to jeszcze mogą co niektórych przycisnąć do ściany, tak? No bo to jednak, no, rodzina, znajomi są w sieci, potem trzeba będzie z nimi mieszkać, jak się kadencja skończy, tak? Więc czasami jakieś tam te skrupuły mogą być dla niektórych. Więc ja na przykład w te wybory zastanawiałem się, co to zrobić, żeby coś zmienić. Skoro podatek chcą ode mnie ze względu na to, że jestem członkiem samorządu terytorialnego, co jest niezgodne z prawem krajowym i międzynarodowym, ponieważ mamy prawo się zrzeszać, stowarzyszać, a nie obowiązać. Jest to dyktatura po prostu. Nawet jeżeli coś takiego jest, to akty wyższego rzędu to wywalają ten argument.
Jeżeli jest wybieramy przykładowo radnego, jak jest naszym przedstawicielem, no to jeżeli wybieramy przedstawiciela, no to trzeba mu zapłacić. Więc dlatego jest to kolejny argument do płacenia podatku od naszej, bo on reprezentuje nasz majątek, tak? Więc być może jest to, to jest takie moje domniemanie. Być może jest to kolejny argument, który jest to, że roszczą sobie prawo do jakiegoś podatku od mojej własności, tak? Bo to jest moje, nie jestem użytkownikiem, tylko właścicielem. To jest różnica. Więc w tym roku postanowiłem zrobić inaczej. Ponieważ na karcie wyborczej nie ma opcji władzy bezpośredniej, na liście wyborczej nie ma opcji władzy bezpośredniej, więc nie pójście na wybory nic nie zmienia. I czy procedurą przejęcia władzy bezpośredniej jest nie pójście na wybory, skreślenie wszystkich kandydatów, czy złożenie oświadczenia? Nie wiem, bo nikt nie wie. Pytałem członków komisji, nikt nie wie, różnych komisji z różnych regionów, nikt nie wie. No to, dobrze, to więc złożyłem samo oświadczenie. I ja się was obejrzałem, jest to Zarodka Narodowości Polskiej. Sprawę ze względu na obecną sytuację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sprawując władzę bezpośrednio, nie wyznaczam żadnego przedstawiciela do reprezentowania spraw dotyczących życia, zdrowia, majątku moim oraz mojej rodziny. Wszedłem na wybory, pytam się, kto jest najważniejszy. Jakiś tam przewodniczący, ja. On mówi, że kim pan jest? Wiceprzewodniczący. No i proszę bardzo, proszę sobie przeczytać moje oświadczenie. Jedną kopię sobie wziąć, drugą mi potwierdzi i wychodzę. O, panie, to nie jest nawet dokument, co tylko nawet gość wiceprzewodniczący komisji na Węgrzewicy, to jest dokument. Moje oświadczenie podpisane przeze mnie jest najważniejszym dokumentem na ziemi. Nie ma ważniejszego. Nie ma ważniejszego dokumentu. Musi być podpisane przez tego sobie. Więc ja napisałem sobie oświadczenie i podpisałem, więc jest to najważniejszy dokument. To nawet tego nie wie. Jest wiceprzewodniczący komisji wyboru. Więc zaczął się tam trochę rzucać. Zrobiła się troszeczkę taka szemrana sytuacja, więc zadzwonił jeszcze gdzieś tam do swojej góry. Nie kazali mu tego wziąć. Więc miałem już iść, ale mówię, nie mam żadnego pokwitowania. Więc wziąłem, stanąłem przed komisją wyborczą i powiedziałem, że przyniosę moje oświadczenie, kościół się sobie prawo do nieprzyjęcia mojego dokumentu, nie podając żadnej podstawy prawnej. On się wtedy uruchomił, że wezmie policję, bo zakłóca pracę komisji, wezmie policję. Więc mu powiedziałem, że to jest bardzo dobry pomysł. Usiadłem sobie i czekałem. Dzwoń pan. Więc nie miał wyjścia, musiał zadzwonić. Więc jak zadzwonił, policja przyjechała, oczywiście tam do niego najpierw zeznanie. Twierdził, że zakłócam wybory. Powiedziałem mu, nie kłam, bo nie wie o tym. No, moim zdaniem nie wie, nie jest świadomy tego, że pomówienie poprzez oskarżenie jest przestępstwem. Tego pewnie nawet też nie wie. Potem przyszli do mnie, więc powiedziałem to samo. Chciałem złożyć oświadczenie, gość rościł sobie prawo do nieprzyjęcia mojego dokumentu, mało tego, rościł sobie prawo do unieważnienia konstytucji. No i wtedy chłop był bardzo zielony, tak? Ona też, policjantka też stała bokiem, nie patrzyła w ogóle na mnie, patrzyła się przed siebie, stając z boku. No i proszę spisać protokół. Ona mówi, że nie może wypisać protokołu, bo to jest pismo procesowe i to jest bardzo ważna informacja. I ona nie może, może tylko notatkę. Bo protokół to mógłby może napisać tylko jakiś uprawniony, jakiś tam funkcjonariusz na komendzie, na komisariacie i tak dalej. Ja mówię, no to niech pani pisze notatkę, bo były tylko jego zeznania, moich nie było, więc chciałem, żeby moje też były. Więc nie chcę, bardzo niech chciałem, ona napisała. Więc mówię, proszę wziąć komisję wyborczą jako świadek. Więc cię uruchomiła troszeczkę. Dlaczego wam to mówię? Dlatego, że musicie być też przygotowani, jak nas atakują, jak nas próbują zdyskredytować i tak dalej, i tak dalej. Żeby się nie dać. Stać twardo na swojej pozycji. Ja poszedłem po to, żeby pokazać, że ta konstytucja nie działa. To jest nieważne, oni w ogóle jej nie przestrzegają. Po to poszedłem. Więc
nam się wtedy uruchomiła, to policja tutaj mówi, to Pan zmusił do bycia świadkami, a może oni nie chcieli. A dziecko to pomimo zgody bycia świadkami, nie? Patrzyłem tak na nią, czekałem aż skończył. I mówię, wie Pan co? Każdy dorosły, dojrzały człowiek. Widzę przestępstwo, wykroczenie, jakieś nieprawidłowości. Ma obowiązek to zgłosić. Tak? Poza tym ma prawo odmówić bycia świadkiem, może zachować milczenie. Czy jest ktoś na komendzie, kto może spisać protokół? Tak, jest dyżurny, tylko dziękuję bardzo, do widzenia, pojechałem na komendę. I na komendzie to samo śpiewka. Pan dyżurny bardzo profesjonalnie się zachował, to było wrażenie, powiem szczerze, po tych przeżyciach z tym wyrobieniem, po prostu gość naprawdę mnie zaskoczył. Przeczytał sobie, dałem mu do przeczytania, proszę jeden egzemplarz wziąć do, jako założenie do protokołu. Ale oni protokołu najprawdopodobniej nie sporządzą. Dlaczego? Bo ja nawet chcę, żeby to poszło do sądu. Ja nawet to chcę. Ja nie cały czas promowuję. Ja nawet chcę. Dlaczego? Bo wtedy zrobię wykład. Nie obchodzi mnie to. Musi być tutaj to napisane. Ja nie jestem niczyim popychadłem. Zapytałem Buda, czy jestem niewolnikiem według tego dokumentu, według tego dowodu trzeciego. Jeżeli tak, to kto jest moim Panem? Nie wykazał żadnego Pana, więc jestem suwerenem. Wolnym człowiekiem. Mam to na dokumencie. Żeby było jasne. I polecam każdemu to zrobić. Nie jestem też zmarły. Ponieważ ja zadałem pytanie, jeżeli jestem zmarły, to gdzie jest mój tak zgodą, gdzie zostałem pochowany? Takie pytanie zadawałem po prostu, słabo choro. Nie ma co filozofować, tam jakieś dziwa, jakieś kropki, kreski, przycinki, ptaszki, tam jakieś... Ja patrzę na to po prostu, to rzeczywiście do lekarza się nadaje. Piszcie po polsku. Językiem urzędowym jest język polski. Nie obchodzi mnie łacina, nie obchodzi mnie angielski, chiński, niemiecki czy jakikolwiek. Mam to gdzieś. Jestem Polakiem, myślę po polsku. Jeżeli czytam interpretację artykułu 4 Konstytucji Kwaśniewskiego, że naród sprawuje władzę za pomocą przedstawicieli lub bezpośrednio, to niektórzy światli ludzie, prawnicy z tytułami profesorów piszą głupoty, że najpierw jest przedstawicielem, więc to jest ważniejsze od bezpośrednio. Przecież nie da się dwóch określić napisać obok siebie, równomiernie. Więc się pisze jedno, drugie, nie ma znaczenia, które lub nie ma znaczenia, że który jest pierwszy, który jest ważniejszy. Nie wiem, to naprawdę ktoś pisał to niespełna rozumu, tak? I takich opracowań jest mnóstwo. I ludziom piorą mózgi, i ludzie tego nie rozumieją, że każdy, kto chce się dokształcić i w pewnym momencie dochodzi do wniosku, no cholera, no tak naprawdę to o co tu chodzi, tak? Dla mnie suweren to jest wolny, niezależny człowiek, tak? Wolny, niezależny człowiek. To jest dla mnie suweren. I z czego wynika obowiązek? Obowiązek moim zdaniem wynika z niewolnictwa, z poddaństwa albo z niewolnictwa. Albo z umowy, przepraszam, z niewolą z umową. Więc jeżeli przykładowo urząd, firma, urząd gminy, czy policja, czy jakaś sąd, czy to ktoś inny, domaga się od jakiejś opłaty za cokolwiek, to nie ma problemu, nie ma sprawy. Ja się nie unikam żadnych opłat. Jeżeli komuś się coś należy, nie ma problemu. Proszę pokazać. Faktury za co, ile, na podstawie jakiej umowy. Ja to zweryfikuję, jeżeli jest uzasadniony, nie ma problemu, płacę, nie ma sprawy. Zobowiązałem się, nie ma tematu. Tylko problem jest, jeżeli gmina moja przysyła mi fakturę za kanalizację, potem oddaję urząd państwowy, to trochę śmieszne. To są darowizne, pod przymusem za podatek nieruchomości, tak? Powinni wystawić fakturę. Za co, ile, na podstawie jakiej umowy. Tyle. Ja próbuję to wciągnąć w tę moją gierkę. Na razie się trzymam z boku, tak? Lawiruję, ale nie dopadnę, prawda? I w związku z tym urząd, jeżeli jest firmą, to proszę za wszystko wystawiać fakturę. Tak? Rachunek, fakturę. I wtedy nie ma tematu, na podstawie jakiej umowy, ja sobie przeczytam, czy jest to rzecz.
wtrąciłem kolejny argument, bo nie jako mieszkaniec, że tak powiem, stałem się członkiem samorządu terytorialnego, ale nie mam mojej deklaracji, nie ma mojej umowy o pracę żadną z butem. Teraz wytrąciłem kolejny argument, że nie wyznaczyłem przedstawiciela, więc sprawuję władzę bezpośrednio, więc nie, kolejny argument do płacenia im podatku wytrąciłem, tak? Zastanawiam się teraz, co użyto. Ja próbuję wydobyć jak najwięcej tych informacji dla wszystkich, tak? Jak o tym mówię, u Pawła Sowa na kanale Suwerenni Krajowi 2RP, daję głos, można słuchać, nieraz tam sobie rozmawiamy różne rzeczy. Ładnie zgadła, ja też, więc nieraz gadamy i gadamy. Ale mnóstwo informacji próbujemy przekazać, żeby to pamiętać, obejrzeć sobie nawet to kilkukrotnie, żeby to zrozumieć, wbić sobie do głowy, zakodować sobie i sprawdzać te wszystkie rzeczy. Bo to jest ważne. Ja próbuję tą gminę wciągnąć, bo na jakiej podstawie oni w ogóle roszczą sobie to prawo do zarządzania nami i mówienia nam, co my możemy robić, a co nie. W naszym własnym kraju, w naszym własnym domu. Mówią nam, co możemy robić, a co nie. Chociaż jak to? Jakieś przybłędy przychodzą, jakieś ludy wędrowne i mówią nam, co my możemy, a co nie. Bo to wszystko przechodzi ludzkie pojęcie. Tak nie może być. Ja jestem gospodarzem, to ja jestem szefem. A komisariacie powiedziałem wprost. Nikt, ale to nikt nie ma prawa mi wydawać poleceń. Może mnie tylko poprosić. Nikt. Nie pracuję u nikogo. Przynajmniej nic na ten temat nie wiem. Owszem, to może być umowa, tak zwana spółka cicha. Więc napisałem, nawet koledze tutaj Tomkowi czytałem, sobie na razie tak naprawdę napisałem, bo muszę też raz zredagować, że chcę się rozliczyć z bójtem z prowadzenia firmy na jego rzecz. 10-letni kontrakt. Tak? No bo na 10 lat był wydany kontrakt, więc skończył mi się właśnie dowód, bachlarz, więc chcę się z niego rozliczyć z tej firmy. Chcę uczciwie podejść do sprawy. Więc napisałem tam taki wstępnie, dalej zobaczymy, co z tego będzie. Pewnie nic nie będzie. Ale ja wykazuję dobrą wolę. Nie walczę z nikim. Nie walczę z nikim, bo po co? To nie są prawni przeciwnicy. Wszyscy prawnicy bez względu na tytuły uciekają. Nie chcą w ogóle nawiązywać kontaktu. To ja mówię, dobrze, konkretnie która? Gdzie to jest napisane? To zapisz mi tutaj na tym moim dokumencie, tu. Że ja to jestem to i to. Nikt nie chce tego podpisać. Nikt. Ostatnio rozmawialiśmy, pokazywałem znajomym właśnie w Konopkach, bo też mówię, odznaka policyjna. Jeżeli zobaczymy, masz tam kasznu gdzieś tam w internecie? Nie ma tam. Jak wygląda odznaka policyjna? Jeżeli sobie na internecie wtedy powiecie odznaka policyjna, to mamy taki znaczek krzyż i przekreślony krzyż. Jak na fladze brytyjskiej. Fladę brytyjską jak mamy, no nie? To mamy właśnie krzyż i przekreślony krzyż. O, widzicie? Widzimy krzyż i przekreślony krzyż, tak? Zamaskowany. I na pladze brytyjskiej jest identyczny. Więc czy to jest policja polska? Nie, tu nie ma żadnego znaku polskiego. Nic. Wszyscy wiemy, że jest to korporacja. Tak? Wpisałem w internet symbol przekreślony krzyż. Znaczenie. Jakie jest znaczenie? Wyświetliło mi się obecnie symbol satanistyczny. Ręce mi opadły. Jak to przeczytałem, to mi ręce opadły. Czyli mamy do czynienia z wojną religijną? Bo co napadali na Polaków, na Marszu Niepodległości, czy tam inne jakieś tam protesty i tak dalej, czy nawet ostatnio rolników, tak? Gdzie klasyczny ten film, bardzo popularny, co tych trzech takich rolników stało, jeden z flagą polską, co go pędziowie na motorach napadły, z tym tam flagę i tak dalej, tak? No to przecież to był napad. Klasyczny napad. Zniszczenie flagi polskiej, tak? No ale jeżeli to jest sługa brytyjski, nie polski, to ma to nasze naszą flagę, tak? Jeżeli spokojnych rolników, którzy mieli pełne prawo do protestowania, pełne prawo, nikt nie ma prawa im zabronić.
Oni napadają, to pytanie, sataniści na katolików, rodzice w większości, to są Polacy, w większości to katolicy, więc mamy co do czynienia z wojną religijną. Tak jeden z moich kolegów właśnie zaznaczył. Tak zastanawialiśmy się nad tym, bo my tego nie wiemy. My się po prostu tylko zastanawiamy, pytamy, szukamy, analizujemy, o co tutaj chodzi. Dlaczego w rządzie polskim, w Sejmie, Senacie, w urzędach mamy obcokrajowców? Dlaczego? Ponieważ w firmie obcokrajowców można zatrudnić, a w państwowym urzędzie nie. W państwowym sądzie, w państwowym urzędzie, w państwowej instytucji może być tylko i wyłącznie obywatel polski. Dlaczego? Mamy dostęp do tajemnic państwowych, wojskowych, finansowych, gospodarczych itd. To mamy do czynienia z wywiadem gospodarczym obcokrajowców. Jeżeli banki przejęły nam zewnętrzne firmy, tak? Jeżeli staramy się jakikolwiek kredyt na firmę, rozwój firmy, to co robimy? Musimy pisać biznesplan. Czyli zanosimy zanosimy gotowy pomysł na firmę. Tak? To my mamy chyba nierówno pod sufitem. Wybieramy ludzi, których nie znamy. Dajemy nasze plany gospodarcze, wszystko obcokrajowcom. My mamy nierówno pod sufitem. Jesteśmy chorzy psychicznie. Oddaliśmy prawo do emisji pieniądza obcym bankom. Nawet płacąc te wszystkie prawie 80% podatki, różne podatki, opłaty ukryte, różne jakieś akcyzy, cuda nie widzę. Gdyby te pieniądze zostały w Narodowym Banku Polskim w 100% w rękach Polaków, to te pieniądze zostały w Polsce. Były pieniądze na edukację, na nowe technologie, na różne, na rozwój i tak dalej, na gospodarkę i tak dalej. A tak wszystko wyjeżdża. A my zostajemy z czym? Z kijem. Będziemy chodzić i sobie kamieniem pykać. Albo nasze zawinotko będziemy sobie nosić, jak nam zrobili, tak? Słabe. Mam pytanie. Myślę, że wszystkie rozwiązanie tej sprawy dotyczy wszystkich. Jak należy rozpocząć uregulowanie sprawy z Urzędem Skarbowym? Urząd Skarbowy to jedno, tak? To jedno. Skoro to jest firma, my jesteśmy firmą, według nich jesteśmy zarejestrowani do firmy, to firmy rozliczają się fakturami, rachunkami. To proszę zapytać. Wystawić mi fakturę, za co, ile, na podstawie jakiej umowy. Jeżeli jest to uzasadnione, nie ma problemu, płacimy. Tak? Tylko, że my musimy wszyscy się uzbroić w wiedzę. Ja już kilka lat temu, jak pisałem swoje żądanie do burta, kim lub czym jestem według tego dokumentu, tego dowodu osobistego, prosiłem ludzi, złóżcie coś takiego do swoich urzędów. Dlaczego to prosiłem? Dlatego, że oni rzetelnie nie odpowiedzą na nasze pytania i mamy podstawę do negowania wszystkiego. Dlaczego? Ponieważ jeżeli to jest umowa, a widzimy niejasności, mamy pełne prawo zapytać. Nie jest wydane w języku urzędowym, czyli w języku polskim. Zadałem pytanie. Czy jest to dokument, jest to nagranie na OPZN, jest to nagranie, gdzie poszedłem do Urzędu Stanu Cywilnego, nagrałem rozmowę z paniami i pytałem wprost, czy jest to dokument państwowy Rzeczpospolitej Polskiej, czy firmowy Republik Polatowy. Nie wiedzą. Które znaki, zapisy lub znaki są opatentowane? Jeżeli tak, to czy wiążą z tego tytułu podatki, rentę lub inne zobowiązania finansowo-prawne? Tak przyszło mi z nienacka takie pytanie i później zacząłem się uczyć dalej, czytać dalej, to doszedłem do wniosku, że to pytanie jest genialne. Genialne. I pamiętajcie, umowę mamy podpisać z pełną świadomością. Wtedy jest ważne, jeżeli jest niejasna, jest mataczone albo ktoś nie przestrzega umowy, mamy pełne prawo ją zerwać w uzasadnionych sytuacjach. Jeżeli ponieśliśmy z tego tytułu szkodę, możemy żądać odszkodowania. Musimy wiedzieć, że jesteśmy, to co Paweł powiedział, na wojnie. Mamy wojnę. W tej chwili ona jest inna, innym poziomie, nie militarna, chociaż też się zdarzają, ale ogólnie nie. Jest na innym poziomie.
my musimy się bardzo szybko, w szybkim tempie edukować. Więc jesteśmy obecnie w sytuacji takiej, gdzie mówię wszem i wobec. Płacenie podatków przez Polaków jest przestępstwem. Jest przestępstwem kryminalnym. W obecnej sytuacji polityczno-prawnej na terenie Rzeczpospolitej płacenie podatków przez Polaków jest przestępstwem kryminalnym. Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę bardzo, możecie tu przyprowadzić kogo chcecie. Sąd Najwyższy, kogo chcecie. Niech siadamy i rozmawiamy. Ja im udowodnię, nawet nie muszę się wysilać. Nawet nie muszę się wysilać. Wszyscy wiemy, każdy, kto prowadzi swoją działalność gospodarczą, jeżeli jedna ze stron nie wywiązuje się z umowy jednego punktu, możemy tą umowę zerwać. Możemy umowę zapłacić, ewentualnie zapłacić tylko część, tak? Jeżeli zawarliśmy rzekomo, zawarliśmy z rządem, tak? A oni nie wywiązują się z naszej umowy, czyli przykładowo z tej konstytucji, tak? Nawet jak nie bez względu na to, która ona by była, nie wywiązują się z tej umowy, to mamy pełne prawo ich zwolnić. Nie wypłacić, odmówić. Ponieważ nie chcemy być kryminalistami. Ja mówię prosto. Nie ma problemu. Nawet gdybym chciał wam zapłacić, to nie mogę, bo nie chcę być przestępcą. Najpierw musicie obalić wszystkie raporty najwyższej kontroli. To jest najprostszy do sprawy. Najprostszy, nie trzeba się wysilać. Każdy raport najwyższej kontroli pokazuje. Sądy kradną pieniądze, prokuratora kradną pieniądze, bo policji nie wspominają, bo policja dopisała do. Policja to podlega pod 2/3 albo minimum połowę kodeksu karnego, tak? Nawet ostatnio do PKD swojego dołączyli prace rozbiórkowe, tak? Za wypożeniowe. Nawet nie wiedziałem, się tym rzeczami zajmują. No ale to wam pokazuję. Więc ja, nawet gdybym chciał, to nie mogę, bo nie chcę być przestępcą. Jeżeli nie rozliczycie tych wszystkich ludzi, którzy mieli to wszystkie rzeczy zrobić, nie rozliczą się z pieniędzy, nie pójdą, nie poniosą odpowiedzialności, konkretnie odpowiedzialności, ponieważ zadziałali na naszą szkodę. Przepraszam, ja nie chcę brać udziału w ludobójstwie, handlu ludźmi, handlu organami, handlu dziećmi, nawoływaniem do nienawiści narodowościowej, nawoływaniem do wojny i tak dalej, tak? Ja nie chcę brać udziału, nie chcę tego finansować. W żadnym wypadku, ponieważ zbrodnie ludobójstwa się nie przedawniają. To powiedziałem jeszcze u Eli w Pszczynie. Jak wyjaśniałem też, upomniałem tak z grubsza dowód osobisty. I trzecie to jest, to się nie przydało. A tak naprawdę powinno obowiązywać sądy wojenne. No sądy wojenne, to jest tak. Przez te wszystkie lata nas tak gotowali jak tą żabkę, tak? Przysłowiową żabkę. Szykowali nas do różnych rzeczy, żebyśmy spokojnie podchodzili do tego wszystkiego. Więc ja uważam, że napisanie żądania kim lub czym jestem według dowodu osobistego do wójta. Czyli to jest taki, że tak powiem, bo akt urodzenia to jesteśmy mali i praktycznie nie mamy z nim wiele wspólnego, tak? Rodzice często nie żyją, jest też tutaj trudno jest to zacząć, ale to potem już się załatwi, to w międzyczasie później być. Pytanie właśnie, kim jesteśmy w tej Republiku Pomorza. Ale najpierw to jest to, że komu podpisaliśmy świadomie, jako 18-letni dorośli ludzie, tak? Więc dobrze, skoro tak się stało, popełniliśmy błąd, bo nie zostaliśmy zapoznani ze wszystkimi rzeczami, bo nie pytaliśmy. Tak? Bo ja pytałem, dlaczego mam wypełnić wniosek wielkimi literami, co jest niezgodne z polską gramatyką. A nie mi powiedział, że bo ludzie was grają, nie czytają, nie czytali i żeby nie nastąpiło pomyłkę. No to wytłumaczenie było bardzo logiczne, nie? Nie ma problemu. To rzeczywiście was grają, tak? Ja też ładnie niespecjalnie nie wierzę. Ale gdy zobaczyłem dokument, który przyszedł wielkimi literami, to się wkurzyłem. Już wtedy, jak pierwszy dokument ten plastikowy wyszedł, to już się wtedy wkurzyłem, była awantura w Urzędzie Stanu Cywilnego. No ale to były jeszcze troszeczkę inne czasy, babsko się wściekło, naprzeszczało, a to jest zgodnie ze wzorem i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy nie miałem tej wiedzy, co teraz. W tej chwili nie zostawiłem na nich suchej nitki, tak? Nie zostawiłem na nich suchej nitki, od razu sprawę poszedł do sądu. Ale i tak nie wiem, czy się to nie skończy. Ale sąduje tego, Polin? Proszę? Ale sąduje tego, Polin? Obojętnie. A no właśnie, to dalej... To wtedy... Bo jeżeli sąd to firma, to można byłoby iść do prezesa i zawrzeć z nim kontrakt. A przyjmie? Nie wiem. A no właśnie, bo wszystko to jest politycznie fajnie, to ma rację, ale jeśli chodzi o firmę, jeśli ja mam firmę,
i w tym momencie nie chcę podatku. Po piątej razy powiedział puk, puk, to tam kasę, drugą broń. Podatki płacimy dobrowolnie. Teoretycznie. Nie, teoretycznie pod przymusem. Ale ja mam przyjemnością po piątej rano, żeby mieć druga broń, to też puka do drzwi, tak? Nie, no ja to nie wiem wszystko. Mamy rację. Do czynienia z kryminalistami. Tak, z bandytami. Mamy do czynienia z kryminalistami. To są wszystko wymuszenia. To są wszystko wymuszenia rozpiewnicze. Ale w Poli nie. Nie, to co pan mówi, ja to rozumiem. Ludzie płacą, ponieważ jest nas mało, więc system walczy, tak? Bo jeżeli jedno popuści, to nie popuści, to my mogę pani się prelewy całą płacić, bo ludzie są już w siebie. Przedsiębiorcy siedzą na walizkach. No oczywiście. Ja rozmawiam z moimi znajomymi przedsiębiorcami, siedzą na walizkach. Ja oni nie wiedzą, czy mają inwestować, rozwijać firmę dalej. Ci mają, część już jest uszykowana, że już szykują się na Słowację przenieść albo do Czech. No to jak to jest? Część ludzi robi paszporty, próbują gdzieś tam wyjeżdżać z kraju, przecież Polska to nasz dom. A od kilku lat służba celno-skarbowa, bo pan pana robił tam reformy, do kasy, mają oddziały specjalne, szturmowe. Jak czatę policji, normalnie wchodzą, długą bronią, na początkami ze wszystkim na ostro jest w tym momencie. Dokładnie tak. Od tego my to nasza, od dawni mieli broń krótką, ale tacy byli bardziej liberalni. Od kiedy wszedł PiS i były reformy właśnie Banasia służby celnej, czyli tam kasy powstały, połączenie urzędu skarbowego z całą służbą, to jest młyn. I tutaj naszą obroną jest jedynie masa. I to jest... To jest jedynie nasza masa. Im szybciej się produkujemy, bo ja rozumiem, że można płacić na naszą rzecz rozwoju jakiś tam podatek, jakąś tam rzecz, aczkolwiek możemy, tak tutaj wypadająca wcześniej, mówić, że można z tego stacjonować, z tego wszystkiego, z tych dywidend można rozwijać kształt i tak naprawdę nie musimy płacić podatku, tak? Bo cały czas jest tylko więcej, szybciej, więcej. Ileż więcej. Dyskusja. Ja żeby zarobić więcej, no to pracowałem więcej, padałem już na twarz. A w pewnym momencie gnojki sobie siadły, 5 klawiszy wcisnęłem, zrobiłem podwyżkę. Wszystko to, co zarobiłem, odłożyłem i ukradłem. Ja rozumiem, że pan nie płaci żadnych podatków, bo chciałabym zacząć od wyrównywania. Znaczy powiem tak, w moim przypadku, ja pani powiem tak. Świadczenie zostaje bez odpowiedzi. Jak pisze, że odmawiam płacenia podatku, to zostaje, bo co mam zrobić? Ostracić urząd skarbowy do jakiego sądu? Jeżeli zastanowimy się na to, co ja powiedziałem już wcześniej, jeżeli nie zanegujemy bycia członkiem samorządu, jeżeli nie zanegujemy, że przybyliśmy przedstawiciela, to oni różnymi sposobami uzależniają nas i uważają, że podlegamy pod ich przepisy prawa. Ustawa o policji mówi, że tworzy się policja w ochronie ludzi. Ja rozmawiam z nimi, a oni okazują, czy znają prawa człowieka, a pan myśli, że nie. Więc jak? Tworzyło się policja do ochrony ludzi? To nie jesteśmy ludźmi? A oni z praw człowieka nie znają, więc nie jesteśmy ludźmi. Ale czytam na internecie odnośnie policji, jest to rządowy i samorządowy organ wykonawczy. Czyli oni sobie zatrudnili firmę ochroniarską do chronienia ich, nie nas. Jeśli chodzi o podatek, w moim przypadku, ja nie chcę wam mówić, co wy macie robić. W żadnym wypadku. Dlaczego? Dlatego, że każdy z was ma swoją specyficzną sytuację i trzeba ją obejrzeć. W moim przypadku, publicznie to mówić, dobrze, ja już 2 lata. Ale ja mam specyficzną sytuację. Tak? Mam specyficzną sytuację, więc pewne rzeczy mogę po prostu zrobić. Ale nikogo do tego nie namawiam, nikogo nie zachęcam, bo jeżeli ktoś nie jest przygotowany merytorycznie i tak dalej, to wpakuje się w kłopoty i tutaj co kolega mówi o tych bandach, które będą napadać i egzekwować. Bo jeżeli oni roszczą sobie prawo do tego, że my im podlegamy, a to wychodzi na to, że my jest, jakbyśmy byli szkoleni, rząd, czy tam samorząd, czy tam te inne urzędy chcą nam wydawać polecenia, to wychodzi na to z logiki, że jesteśmy ich pracownikami. Ale trzeba ją posłuchać. No to skoro tak,
to gdzie jest moja wypłata, gdzie jest moja umowa o pracę, gdzie jest moja wypłata i czy jestem ubezpieczony. Czy jestem ubezpieczony, tak? No bo jeżeli nie kupił Polak Polak, czy Polak to firma, to kim jestem w tej firmie? Czy jestem ubezpieczony, gdzie jest umowa o pracę? Bo jeżeli tak, bo to jest proste. Ja się tego nie czepiam. Znaczy czepiam się to, że wmawiali mi, że jest to dokument państwowy, tak? Wmawiali mi przez długie lata. Ale kiedy się temu przyjrzałem, okazuje się, że nie. Ale dobrze, jeżeli jest nawet zapisane Republika Polska, bo na dokumentach drugi RP też jest napisane Republika Polska. Więc okej, to kim jestem w tej chwili? To jest kluczowe pytanie. Jeżeli jestem współwłaścicielem, to gdzie jest moje akt własności, gdzie jest dewidenda, rozliczenie? Jeżeli jestem udziałowcem, to gdzie jest moje świadectwo udziałowe, gdzie jest dewidenda, gdzie jest rozliczenie? Jeżeli jestem wyposażeniem tej firmy, no to w tym momencie poddaję sobie niewolnictwo zakazane pod każdą postacią. Tylko że ja nie chcę wam mówić, co wy macie robić, bo to każdy musi dojrzeć, bo informacja jest jak ziarenko, w zależności jakie ziarno weźmiemy. Jedno dojrzewa bardzo szybko, rośnie i daje jakieś tam owoce, inne dłużej. Każda informacja dojrzewa w naszej głowie w różnym czasie. Nieraz brakuje nam kluczowej informacji do połączenia pewnych faktów. Ale informacja to jest jak ziarenko. To, że ludzie wiedzą, to nie znaczy, że rozumieją. I to, co Jurek powiedział właśnie. Nauczyć ludzi myśleć, rozumieć, uczyć logiki, konsekwencje. Kładziemy i dobrze. Jak to się łączy ze sobą? Co z tym ma wspólnego i tak dalej? Bo jeżeli jesteśmy tutaj zarejestrowani jako firmy, więc moje pytanie do sędziego, mojego przyjaciela, pytam się, jaką? PKD, planu rozliczenia kapitału początkowego, godziny pracy, miejsce prowadzenia działalności. No i nie ma... Proste pytanie, okej, nie ma problemu, nie? Czy to firma? To nie ma sprawy. Tylko jako? No muszę wiedzieć, bo w firmie się rozliczają fakturami. Ja muszę wiedzieć, czy mam fakturę VAT, czy uproszczony jakiś... Jaką w tej firmie? Czy na książce, czy na VAT-cie, czy na ryczałcie? Czy jakaś inna forma rozliczenia? Ja to muszę wiedzieć, tak? Bo inaczej zakłamuję papiery i jestem przestępcą. I co mam tu historii? A ty to opowiadam. Czy ja cokolwiek neguję? Nie. Ja pokazuję tylko tak, zadaję takie pytania, na które pani nie odpowiada. A to jest podstawa do zerwania umowy. Ciągłość państwowa jest tutaj kluczowa. Prawo spadkowe, prawo dziedziczenia. Ciągłość prawna konstytucyjna. Czyli jeżeli nasi przodkowie wybrali prezydentów wcześniejszych, według oni trzymali się tej konstytucji 1935 roku, robili wszystko zgodnie, bo mianowanie w czasie wojny wiadomo, że jest przekazaniem władzy, bo nie można się zrobić do legalnych wyborów. Zresztą sami teraz widzimy, co mamy z wyborami. To jest sondaż, ale żadne wybory. To są tytuły po prostu. Więc jeżeli ja sprawdzałem, szukałem, jeździłem po różnych ludziach, sprawdzaliśmy, szukaliśmy i wszystkie dokumenty, które są w książce pokazane, tutaj tak samo właśnie w tej książce, dlatego ona jest dosyć wartościowa książka, wykazują, że ja z Mikiem Potocki jest. Tak? Nie znam tam, gdzie znalazłem żadnego dokumentu, który by to negował. I nawet w robocie, w drugiej RP, przyznaję, że tak. Ale bo pan prezydent Potocki jest taki, czy tak, bo robi to, albo robi tamto, i tak dalej. Ale co mi to obchodzi? Mnie to nie interesuje, co robi prywatny prezydent Potocki. Wiemy, jaka jest sytuacja ogólnie na świecie, więc żeby przetrwać na tym świecie w tej chwili, trzeba oddawać wariantę. Czasami. Ale naszą rolą, prezydent Potocki ma swoje zadanie. Jak zacząłem się przyglądać tej całej sytuacji, w pewnym momencie do mnie to dotarło. To nie jest tak, że on ma to zrobić wszystko, na wszystkim się zna i ma to wszystko zrobić. To jest niemożliwe. Nie ma takich ludzi. Nie ma takich ludzi. On ma swoje zadanie do wykonania. A to Rzeczpospolita Polska to nasz teren. Nie prezydenta Potockiego, tylko nas. On jest tylko naszym przedstawicielem, którego dostaliśmy w spadku po naszym przodku. Więc albo spadek przyjmujemy, albo nie. Dlaczego powstaje tyle tych różnych grup
odciągających od II Rzeczpospolitej. A to rdzenni, a to wolni ludzie, a to teraz jakaś jakiś drugi organ, drugi RP wyglądamy. Ja to tylko podchodzę spokojnie, bez żadnego tam jakiegoś nastawienia negatywnego w tej grupie. Każda z tych grup wnosi wiele fajnych rzeczy, tak? Do wspólnego działania. Jeżeli wszyscy nagle staną się wrogi, to już my nie staniemy się państwem drugim Rzeczpospolitą, bo to jest wiadomo, to jest tylko taka nazwa, to w tym momencie, jakbyśmy wydali akt łaski dla zbrodniarzy i zwyrodniarzy złodziei. Wszystkich tych, którzy nas okradli, mordowali naszych przodków, katowali, zniewalali, wykorzystywali fizycznie, psychicznie i tak dalej. Zniszczyli nas cywilizacyjnie. Jeżeli nie uznamy ciągłości prawnej II Rzeczpospolitej, Konstytucji 35, która nie została uchwalona żadnym dokumentem, to tak jakbyśmy wydali akt łaski dla tych wszystkich zbrodniarzy. Czyli ja jestem upoważniony do uniewinnienia ich? Uważam, że nie. Wszyscy ci, którzy zostali pokrzywdzeni, poszkodowani, a zostaliśmy wszyscy, bo nasi przodkowie albo zginęli na wojnie, albo zostali ograniczeni, albo okradzeni. Ludzie po wojnie nie mieli co jeść, nie mieli gdzie mieszkać, nie mieli żadnej pracy, narzędzi nie było, wszystko pokradli, zniszczyli i tak dalej. A później, a teraz udają wszyscy naszych przyjaciół, bracie, przyjacielu, ludzie start. No to ja skoczę do waszego zakładu, ukradnę wam wszystkie maszyny, pracowników wypędzę, albo zamorduję, albo przyciągnę do siebie. Potem bracie, przyjacielu, wiesz, że ludny stat, wiesz, wybacz, przebaczenie, to wszystko super. Nie, tak to nie działa. Musi przeprosić, zadośćuczynić i błagać o przebaczenie. Tak nam mówi nasza kultura, tak? I religia tak samo. Jeżeli są ludzie wierzący i tak dalej. Co z tego, że większość Polaków jest katolików i tak dalej. Ale oni tych miar tak naprawdę nie rozumieją. Oni w ogóle nie rozumieją, nie stosują i w ogóle, to po co oni klepią naukowo? Gdzie nie spojrzeć, wszyscy klepią, bo to, tam, to, siadło. Nie, to nie jest za tym, czy oni klepać. Jaki to jest kto wierzący? Pokaż, jaki jesteś wierzący, jak bardzo się utożsamia z tą religią, a nie tylko o niej mówisz. Usiądź, porozmawiaj normalnie, metodycznie. Bo to są zapisy, jak nieraz rozmawiamy, to są zapisy, które bardzo szeroki spektrum mają, kwestia tylko, do czego to przyłożymy, tak? Ale zacznijmy zachowywać się jak ludzie. Nie jak bydło w zagrodzie, gdzie nas przeganiają z jednego do drugiego. O co się musimy edukować? Jak słyszeliśmy, szykuje się zmiana systemu finansowego, dlatego XL czy coś. Już tam ponad 160 krajów wiadomo, w tym jest, to może tylko 50 krajów zostało. Więc widać, że to siłą rzeczy się rozpadnie, to już nie ma szans. Teraz tylko ten system po prostu walczy, bo te wszystkie hieny, które ci najemnicy, którzy pracowali dla systemu, teraz jęczą, bo ich najemnicy, ich ścigają o pieniążki, a ci już nie mają skąd wziąć, więc po prostu jeden drugiemu skacze do gardła i już sami sobie podlizają gardło, tak? Teraz ważne jest dla nas, żeby się nie dać wciągnąć do wojny, nie dać się podpuścić. Jeżeli ktoś do wojska czy coś chce iść, czy tam zgłaszają, czy coś, pierwsze pytanie, czy będę wstępując, podpisując jakikolwiek dokument tutaj, będę najemnikiem czy żołnierzem Wojska Polskiego? Bo jeżeli to są firmy, to wygląda na to, że będę najemnikiem, a nie żołnierzem Wojska Polskiego. Najemnik na wojnie nie ma żadnych praw. Jest to morderca za pieniądze. Tak w skrócie, tak? Żołnierze tego nie wiedzą. Każdy ma podpisać cokolwiek, bo tu, że tak, respektujesz to i tak, to. Dobrze. Nawet ci, którzy składali przysięgę wojska, czy ktokolwiek został z was przeszkolony z prawa wojennego? Nie. Ja przynajmniej nie byłem. Ale mówią, że tu musisz to zrobić, musisz tamto zrobić, nie, bo jak już tu przysięgę, to wszystkie przepisy cię dotyczą, ale wszystkie są schowane. Zanim ty złożysz przysięgę, to wszystkie są pochowane. A jak złożysz przysięgę, to nagle wszystkie was tu. No dobrze, no to... Ale ja o tym nic nie wiedziałem. Jest to wszystko na takim oszustwie zbudowane, że to się w głowie nie mieści.
Jeżeli jakiekolwiek umowy podpisujecie, punkt po punkcie, czytacie, proszę bardzo, proszę zinterpretować ten, o co tutaj chodzi i tak dalej. Możecie sobie to nagrywać, żeby mieć to na tym ewentualnie opisywać. Nijcie się nie śpieszyć. Czemu oni dają nam różne deklaracje, dotacje i tak dalej? Otwierają sobie w ten sposób drzwi do naszego domu. Drzwi do naszego domu. Albo wchodzą nam na hipoteki, albo wchodzą jakieś inne metody, jakieś uzależnienia, jakieś roszczą sobie prawo do kar, do różnych innych rzeczy, żeby nas uzależnić. Bo jeżeli oni nam dają dotacje na cokolwiek, fotowoltaikę, czy tam jakieś inne rzeczy, termomodernizację, a szykuje się gigantyczny kryzys finansowy, tak jak tutaj z kolegą rozmawialiśmy, prawdopodobnie na przyszły rok, to z czego będziecie spłacać? Jeżeli będą siedzieć na hipotece, to potem to zabiorą, bo nie spłacacie. Więc za długi to zabiorą. Oto w ostatnich latach była taka beznagonka na pranie kredytów, czegokolwiek, żeby wejść swoimi pozorami na hipotekę. A gdzie są te akty własności? W sądach. Ich sądach. Nie w naszym. Ich. Więc Paweł Łapek, dziękuję, mamy pozamiatane. Jedyną formą zarobkowania w takim przypadku, w takim bezkryzysie, będzie co? Będzie wstąpienie do wojska. Bo tylko jedyna forma zarobkowania będzie w ten sposób. Bo jak pracy nie będzie, a rata się zbliża, bo jak nie, to że ty powinny pójdziecie na wojnę, a żona gdzieś wyląduje pod mostem. Bo idąc nawet do wojska czy coś, to pytacie. No dobrze, a co w przypadku, nie wolno nawet papieru toaletowego podpisać. Jeżeli nie macie pełnej informacji, no nic kompletnie. Jeżeli chcą was szkolić, może warto, ale nic nie podpisywać. To jest moja sugestia. Co zrobicie, to wasza sprawa. Każdy jest dorosły. Ja się tylko dzielę tym moimi przemyśleniami, moimi, to co ja przeanalizowałem, patrząc na te wszystkie rzeczy. Bo jeżeli cokolwiek podpisujecie, to już respektujecie ich przepisy i prawa. Uznajecie ich jurysdykcję nad sobą. I wtedy mogą robić z wami co chcą. Mogą was wysłać, gdzie będą chcieli. Nie wiem, czy coś jeszcze mam mówić, bo zawodzę wam. To już ich zaśniecie. Wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby po prostu zrównać tą ilość, tych samych, żeby te klatki tam wszystko pasowało. I na dowodzie, na tym nowym dowodzie suwerena z tyłu są podstawy prawne, że nie trzeba już tymi dekretami migać, tam jakieś tam rzeczy, budowanie, bo to w pewnym momencie to już się, jakoś się już nie dało kryć. Dowodem suwerena już się nie dało kryć. To już się na tyle rozeszło, że już większość ludzi o nim wie, słyszała już, tak? Jeszcze jest jakaś grupa, która o tym nie wie, ale już coraz więcej. Na początku suwerennie jeszcze nosili te dekrety. Teraz przy tej nowej edycji już nie trzeba tego robić, bo tam z tyłu jest podana podstawa prawna, tak? Bo czwarta konwencja haska też mówi o tym, że wróg czy te nieprzyjaciele, które nas okupują, nie możemy zmieniać na przepisów prawa. Obowiązują mają zachować przepisy obowiązują państwa, legalnego rządu i tak dalej. Skoro nasz legalny rząd pytał, że mamy nie płacić podatku, wstrzymuje się trochę z sytuacji wywołanej wojną, a to jest sytuacja wywołana przez wywołaną wojną, mamy nie płacić podatku. I to jest podstawa prawna też do niepłacenia. Ja rozumiem, tak jak powiedziałem, nie zachęcam nikogo do takich działań, dopóki nie mam pewnej wiedzy. To trzeba naprawdę wbić sobie do głowy i analizować, słuchać, jak nas system atakuje, żeby umieć się odpowiednio bronić. Dlaczego niektórzy z nas chodzą, robimy pewne rzeczy, prowokujemy o to, że patrzymy, jak oni nas atakują i w tym momencie możemy przygotowywać jakieś plany działania i rozwalania ich systemu. Dobrze, no to już nie będę zanudzał. Dziękuję bardzo.